Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci. Jaś i prezent od Mikołaja. Mamo, ja chcę porozmawiać z Mikołajem. Mały Jaś niecierpliwił się podczas kolacji. Ja chcę już swój wymarzony rowerek. Jaś marzył o tym, by zamienić kilka zdań ze świętym Mikołajem. Rodzice tłumaczyli mu, że to raczej niemożliwe, ponieważ Mikołaj musi odwiedzić wszystkie dzieci w ciągu jednej nocy i ma niewiele czasu. Chłopiec jednak bardzo wierzył w spotkanie ze świętym. Codziennie wieczorem wychodził przez okno w swoim pokoju na dach domu i prosił niebo o to, by jego marzenie się spełniło. Nadszedł dzień prezentów. Szczęśliwy Jasi zbiegł po schodach do salonu i ruszył w stronę choinki. Nawet nie spojrzał, czy jest tam jego prezent, rozglądał się tylko w poszukiwaniu Mikołaja. Ho, 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 usłyszał za plecami. Jaś ucieszył się. Czyżby jego marzenie się spełniło? Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Mikołaj, krzyknął Jaś i się odwrócił. Ruszył w stronę Mikołaja, który właśnie wszedł do domu. Kiedy jednak zbliżał się do pana w czapce, czar prysł. Mikołaj miał bardzo znajome oczy. Tato! Przecież to ty! krzyknął Jaś i się rozpłakał. Tacie Jasia zrobiło się smutno. Nie chciał, żeby chłopiec tak zareagował. Myślał, że sprawi mu przyjemność, przebierając się za świętego Mikołaja. Jasiu, zaczął tata. Nie bądź smutny. Mikołaj ma bardzo dużo zajęć, ale był tu u nas i zostawił dla ciebie prezent pod choinką. Wciąż zapłakany Jaś zabrał z pod choinki paczkę ze swoim imieniem i pobiegł z nią do pokoju. Tam usiadł na łóżku i zaczął rozpakowywać prezent. W paczce był jego wymarzony rowerek. Jaś nieco się uśmiechnął, ale przez rozczarowanie tym, że Mikołaj do niego nie przyjechał, nie potrafił się cieszyć prezentem. Położył się spać. Ptaki strasznie hałasowały na dachu jego domku. To bardzo zdenerwowało Jasia. Postanowił je wygonić. Wyszedł przez okno w swoim pokoju, tam gdzie tak często siadał i rozmyślał. Na dachu jednak nie było żadnych ptaków. Jaś zobaczył tylko wielką czerwoną plamę. Po chwili zorientował się, że ta plama to nic innego jak plecy świętego Mikołaja. Mikołaj! krzyknął Jaś podekscytowany. Jaś! ucieszył się święty. W końcu do ciebie dotarłem. Wybacz ten hałas, ale o mało co nie spadłem z tego waszego dachu. Ślisko jak nie wiem. Nawet te moje Mikołajowe buty mi nie pomogły. Co tu robisz, Mikołaju? Zapytał Jaś. A, teraz jesteś zaskoczony? Zaśmiał się święty. Co wieczór tu siadasz i chcesz ze mną porozmawiać. No to jestem. Ale bo ja. Mikołaju. Jasiu? O czym chciałeś porozmawiać? Nie wiem. Ja chciałem cię spotkać. Chyba to wszystko. Hm, no to jestem. Chodź tu do mnie. Mikołaj przytulił Jasia. Chłopiec uśmiechnął się tak bardzo, że dawno się tak nie uśmiechał. Chwilę później Mikołaj i Jaś usiedli obok siebie na dachu. Chłopiec znów patrzył w niebo. Jaśiu, jestem tutaj. Nie musisz już patrzeć tam w górę, żeby mnie zobaczyć. Wiem, odpowiedział chłopiec. Ale jutro znowu będziesz tam. Mikołaj uśmiechnął się.